Święta, święta i po świętach. A co zrobić z uginającą się pod ciężarem jedzenia lodówką? Jest kilka sposobów na to, by nasze świąteczne potrawy się nie zmarnowały, a w dodatku pomogły tym, którzy nie mieli możliwości przygotować ich tak wiele. Miałam kupiony i nie zjadłam tego, po prostu w całości, nie odkrawywane. Mówi, przyda się z tym biedakom komuś. Żeby się nie zmarnowało. No właśnie, tak. Nieważne jest, kto skorzysta z tego jedzenia, ważne, że ono de facto nie trafiło do kosza, czyli jakby wszystko to, co zabierzemy z jadłodzielni, to de facto uratowaliśmy przed zmarnowaniem. My się skupiamy na naszych 12 punktach jadłodzielni, które można podejrzeć u nas na Facebooku Food Sharing Wrocław. Przy okazji świąt warto wspomnieć, bo często dzielimy się czy sałatką jarzynową, czy jakimś ciastem. Bardzo prosimy o opisywanie produktów. Unikamy zostawienia surowego mięsa, surowych jaj ze względu na to, że nie możemy sprawdzić, czy ten ciąg termiczny został zachowany. Nie zostawiamy alkoholu, nie zostawiamy produktów po terminie. Lodówka społeczna jest dla każdego. To nie jest dla osób bezdomnych, biednych. To jest dla osób, którzy są po prostu głodni. To jest forma jedna z wielu, bo dlatego, że my taką żywność pozyskujemy i wozimy po domach, tak? Mieszkańcy Wrocławia nam przekazują, ale też i hurtownie, i sklepy. I ta żywność trafia do osób, bo wiele osób jest schorowanych, które tak naprawdę nie są w stanie wyjść z domu i są zmuszeni, żeby ktoś po prostu taką żywność doniósł do domu. Zawsze otwieramy swoje serduszko na święta, ale ci ludzie naprawdę potrzebują pomocy przez cały rok.